Siemanko, 6 marca mamy 2023. Kurde, był tydzień posuchy. Weekend zbytnio nie mogłem pochodzić, ale dzisiaj przed pracą mówię lecę, bo to szkoda dnia, jak wiecie, nie? No i proszę bardzo, opłaciło się wstać. Zaraz zobaczymy, co to jest. Ale to będzie 12. Tak jest. 12. No taki będzie gdzieś, myślę, z 1,50 kg. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda, taki przysypany. Ale ktoś przyjdzie i przejdzie i zobaczy taki śladek, to trochę mu tam, kurde, zagra. O taki, nie? No i mamy pięknego 12. No, z 1,5 kg będzie miał max. No, z 1,5. No, ale dzionek się zaczął super, prawda? Tradycyjny rzut, jak zwykle. Tak się teczka prezentuje. No dobra, lecę dalej, bo zaraz do pracy. A może gdzieś drugi leżeć. Trzymajcie się wszyscy, pozdrawiam was. Hej. No witam was jeszcze raz. Nie wiem, czy widzicie. Tak, kurde, rano jak tą tykę podniosłem. Mówię, ja pierdzie, no gdzieś widziałem. No ale w pracy byłem i mówię, kurde, przecież to jest tyka z byka, co znalazłem w rykowisku. Taśmionego tego zrzucika, teraz wam pokażę to staśmienie i zobaczcie, no to jest od tego samego byka rok po roku nałożone. Ciekawostka taka, że tamten zrykowisko ważył 1,5 kg, no ale to już wiadomo, wyschnięty był, on tam sobie poleżał, to tak daje mu z 1,7 kg, że gdzieś miał na świeżo, a ten waży 1,998 kg równe, czyli 2 kg. Też zejdzie mu z wagi tam ponad 200 gram, bo będzie leżał w domu. No to taka ciekawostka, że taki byk, no tak po moich ocenach, po wyschnięciu już tych będzie miał 300 gram cięższą tykę niż w zeszłym roku, czyli nabiera masy dopiero. Zapowiada się bardzo fajny byczek. No i tu patrzcie, staśmienie właśnie, może nie każdy oglądał z rykowiska. Gdzieś musiał skaleczyć tego, jak był w cypule. Musiał skaleczyć, gdzieś przeciąć wzdłuż sobie tą kurde tyczkę. I tak mu się tutaj wylało, widzicie? Z jednej strony i z drugiej. Tak leżał, bo to tak był wybotnięty z tej strony. Tak go znalazłem właśnie. Także no fajnie, fajnie trafić z tego samego byka. Jak widzicie. No. Tu leży parę tych, co znalazłem w tym roku. Wszystkich mam świeżych. 6 sztuk świeżych, nie? No i 3 stare. No, pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się, Daszbur. Hej.